Cześć, z tej strony ja Anna Sarwa trenerka zdrowia. Witajcie serdecznie w Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na wasze pytania zadawane w komentarzach. Zapraszam na odcinek. Pierwsze pytanie dzisiaj od Damian'a. Jeśli ja jakoś zbytnio nie miałem objawów adaptacji, jedyne co zauważyłem, to głowa mnie momentami pobolewała, a od ponad miesiąca się adaptowałem. Z tym, że w weekendy zdarzało mi się nagiąć zasady adaptacji, i z początku mierząc na paskach, dobarwiło się na ciemno, później się delikatnie, yy, a ostatnio zakupiłem kitomougeo, wykonałem kilka pomerów w przeciągu kilku dni, to miałem kolejne wyniki 08112309. Takie główne pytanie brzmi: czy mogę już zacząć dietę typowo redukcyjną? Pozdrawiam. Damian. E, więc, e, jakby to, że te paski do moczu są na początku ket adaptacji ciemne, a później coraz jaśniejsze, jest zupełnie normalnym zjawiskiem, bo po prostu coraz mniej e, jakby tych ciał ketonowych wysikujemy, no bo uczymy się z nich efektywnie korzystać. E, natomiast, jeżeli chodzi o Twoje wyniki, 0,8,1, jakby z krwi, tak, te poziomy powyżej e, powiedzmy 0,5. Teoretycznie już świadczą o tym, że ta adaptacja się, jakby, że się zaadaptowałeś. Natomiast nieraz mamy bardzo wysokie też poziomy ciał ketonowych, ale wcale nie jesteśmy jeszcze tak w pełni, nie potrafimy korzystać z nich. Dlatego, jeżeli jakby ta adaptacja trwa ponad miesiąc i teraz już się zupełnie dobrze czujesz i czujesz, jakby. Czujesz, że jesteś w ketozie. Ja wiem, że jak ktoś po raz pierwszy wchodzi w ketozę, to może ciężko jest to określić, ale jeżeli to, czujesz, że jesteś w ketozie, to tak naprawdę tak, możesz zaczynać redukować. Nie wiem, co u Ciebie znaczy dieta typowo redukcyjna, natomiast ja proponowałabym, jeżeli chcesz przejść na keto redukcję i to też są zasady z mojego kursu właśnie, schudnij na keto które, jeżeli ktoś chce, to, to linki są w opisie filmu i możecie się tam z nim zapoznać, natomiast ogólna zasada jest taka, że zmniejszamy proporcjonalnie trochę tłuszcze, zwiększamy przede wszystkim białko i ewentualnie zwiększamy węglowodany, jeżeli już jesteśmy zaadaptowani. Nie robiłabym tego na hura, czyli na przykład od razu, nie wiem, tam z 15%, jeżeli było białka, wejść na 30% białka razy 2, ale po prostu stopniowo i sprawdzałabym sobie poziomy ciał sprawdzałabym sobie poziomy glikemii, która też jest bardzo ważna, czy jest stabilna i po prostu obserwowałabym jak się czujesz i w takim wypadku po prostu takie stopniowe zmienianie tych makroskładników czy dodanie na przykład treningów, które też jest jakby tutaj pod kątem redukcji istotne, czy zmiana jakby pewnych lipidów, po prostu rodzaju tłuszczu, no to tutaj też może pomóc, więc jak najbardziej możesz już po miesiącu, jeżeli się dobrze czujesz, po prostu stopniowo wprowadzać takie zmiany. Pytanie od Dari, a kiedy jestem już na keto, bo tak wskazują paski do pomiaru, to kiedy mogę wejść na 50 gramów węglowodanów? No i właśnie, pytanie dari się tutaj pięknie łączy z pytaniem Damiana, i odpowiedź jest jakby podobna. Czyli staramy się to robić stopniowo. Jeżeli widzisz. Że jesteś w ketozie i rzeczywiście to też odczuwasz, to po prostu stopniowo zwiększaj te węglowodany. Możesz to oczywiście zrobić skokowo i nagle, nie wiem, jeżeli było 20, zjeść 50 i zobaczyć, co się stanie, ale zdecydowanie bezpieczniej będzie po prostu po trochę sobie te węglowodany zwiększać każdego dnia czy co kilka dni, i wtedy zobaczysz, czy na ten moment u ciebie te 50 gramów węglowodanów netto, bo rozumiem, że rozmawiamy o netto. netto to jest optymalny poziom, bo nieraz jeżeli przechodzimy do adaptację z tego względu, że na przykład mieliśmy insulinooporność czy cukrzycę, jakieś problemy z gospodarką cukrową, to to, że już jesteśmy w stanie ketozy nie oznacza, że od razu możemy przechodzić na bardzo wysokie węglowodany, bo organizm potrzebuje mimo wszystko więcej czasu, żeby tą elastyczność metaboliczną odzyskać i żeby nauczyć się radzić sobie na nowo tak naprawdę z tymi węglowodanami, czyli to nie jest tak, że jak jesteś w ketozie to od razu się leczysz z insulinooporności. Zazwyczaj to trwa trochę dłużej, więc tutaj też z takim zwiększaniem nagłym i szybkim węglowodanów bym uważała. Pytanie od Agnieszki. Z czego może wynikać nadmiar B12 w przypadku, gdy się nie suplementuje tej witaminy? Ostatnio robiłam badanie, norma to chyba do 900, a ja mam ponad 1500. Ponoć to bardzo szkodliwe i promuje nowotwory. Wyszły też problemy z nerkami, podejrzewam, że po covid ale bardziej interesuje mnie na przykład zagadnienie nadmiaru tej witaminy. Zazwyczaj ludzie mają problem z niedoborami. Rzeczywiście, zazwyczaj jakby nadmiar nie jest tak częsty. Częstszy jest niedobór, bo po prostu nadmiar witamin z grupy B jest wydalany z moczem. Natomiast może się to zdarzyć, bardzo prosta rzecz, przy po prostu suplementacji takiego mocnego np. B-kompleksu czy witamin z grupy B możemy to przedawkować. Jeżeli jemy bardzo dużo takich fortyfikowanych czasami witaminami, witaminą B12 produktów, a nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy, też to się może zdarzyć. Więc, więc jest taka szansa, że po prostu mamy tego za dużo, albo po prostu jeżeli na przykład pobierzemy sobie krew, a yy, tego samego dnia czy nawet dzień wcześniej braliśmy witaminy z grupy B, jako suplement i nie zrobiliśmy przynajmniej tej dwudniowej przerwy, no to też te wyniki mogą być zaburzone, więc to jest pierwsza rzecz. Ale druga sprawa jest taka, że rzeczywiście wysokie poziomy witaminy B12 są jakby wskazaniem do tego do dalszej diagnostyki, bo choroby nowotworowe, problemy ze szpikiem kostnym, czy problemy wątroby i nerek właśnie wiążą się z nadmiernym poziomem właśnie e kobalaminy w naszej surowicy, czyli we krwi. Więc jeżeli u Ciebie rzeczywiście pojawiły się też jakieś problemy z nerkami, to może to być powiązane właśnie z wysokim poziomem witaminy B12. Dlatego polecam tutaj dalszą diagnostykę. Nie panikujemy, tylko po prostu sprawdzamy dokładnie, co i jak. I na pewno lekarz, nawet pierwszego kontaktu, powinien Ci zlecić po prostu dalszą diagnostykę, jeżeli wykluczysz te rzeczy, które, które mówiłam jakby wcześniej, i, i na pewno tutaj nie było jakiejś suplementacji itd. E, Okej, okay. kolejne pytanie ice nigge. Co do tego wywalania z ketozy, jak to jest, że zjem pizzę i to nie małą, albo wypiję cztery piwa, a na drugi dzień nadal jestem w ketozie, czuję się świetnie. I In z Monika już tutaj odpowiedziała i pozwolę sobie tę odpowiedź przytoczyć. Jeśli jesteś osobą, która ma sporą ilość mięśni, to dość normalne. Jedząc keto masz tak zwane puste magazyny glikogenu, zjadasz na przykład pizzę, twoje mięśnie gromadzą, zgromadzą, go właśnie z węglowodanów, które zjesz, a później wykorzystasz na przykład na treningu. Dla ciebie może ten próg do wyrzucenia z ketozy jest większy. Ja raz zjadłam pizzę, później zrobiłam trening i rano nadal w ketozie. Super, Monika, cieszę się, że tutaj też dołożyłaś swoją cegiełkę i odpowiedziałaś. I ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Na pewno osoby mające większą masę mięśniową mogą tych węglowodanów zjeść więcej, no bo właśnie jakby tutaj mają większe możliwości spalania tych węglowodanów. Natomiast jeżeli jesteśmy zaadaptowani do stanu ketozy i jesteśmy elastyczni metabolicznie. To naprawdę to nie jest tak, że zjedzenie, właśnie nie wiem jak niektórzy się boją, banana, od razu nas wyrzuci na tygodnie z ketozy. Nawet jeżeli w danym momencie jakby zjedzenie węglowodanów sprawia, że, te, że poziom ciał ketonowych we krwi, jeżeli sobie zmierzymy, jest niski i nawet trochę jakby glukoza pójdzie nam w górę, bo to normalne, to nie znaczy, że za chwilę my nie zużyjemy tego jako, tej energii i na przykład następnego dnia jesteśmy w ketozie. Czy polecam codziennie jeść pizzę i pić piwo? No niekoniecznie. Natomiast e, takie doładowanie węglowodanów raz na czas, już po adaptacji. Wręcz jest korzystnym zjawiskiem i na ten temat też już mówiłam, bo tutaj jakby nasza trzustka dostaje robotę do wykonania i musi trochę tej insuliny wytworzyć. Więc jak najbardziej jest to możliwe, że w tym stanie ketozy pozostajesz, masz elastyczność metaboliczną. Jeśli się tylko dobrze czujesz, no to do tego się trzymaj i gratuluję ci tego stanu, bo to naprawdę mega sprawa jeżeli właśnie potrafimy korzystać zarówno z jednego jak i drugiego źródła energii i możemy tak naprawdę jeść zarówno tłuszcze białka jak i węglowodany jeżeli mamy na to ochotę moi drodzy dziękuję wam za dzisiaj zapraszam za tydzień na kolejny film pozdrawiam ciepło do zobaczenia cześć